Bardzo przepraszam, były straszne korki. Spokojnie, nawet na maturę się spóźniłem. Interesuję się teatrem, literaturą i sztuką. CS, piłka i browar. Mam świetne zdolności interpersonalne. Mogę nawet panu pokazać. Moje motto to dzięki pracy człowiek staje się lepszy. Byle do piątku. Potrafię doskonale radzić sobie w stresujących sytuacjach. Chyba się zesrałem. Perfekcyjnie znam angielski w mowie i piśmie. Łak, 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 łak. Szybko się uczę. I jeszcze szybciej zapominam. Moimi wadami są pracoholizm i nadgorliwość. Powiem wszystko, żebyście mnie przyjęli. Jestem dobra w pracy zespołowej. Jak byłam w Egipcie, to byłam w trójkącie. Po studiach zrobiłem rok przerwy, żeby podróżować. Nikt nie chciał mnie zatrudnić. Może ty będziesz na tyle głupi? Obecnie pracuję jako freelancer. Sprzedaję kosy w CS-ie. Mam propozycję od konkurencyjnej firmy. Ojciec chce mnie zatrudnić. Lubię nowe wyzwania. A umie pan tak? Potrafię również zarządzać ludźmi. Doskonale zwalam obowiązki na innych. Chciałbym rozwijać swoje pasje. Chciałbym mieć za co chlać w weekendy. Naturalnie chciałbym zarabiać więcej niż w poprzedniej firmie. Byłem na bezpłatnym stażu. Co łaska? Jestem tolerancyjna i potrafię współpracować z każdym. Ale nikt ze mną jeszcze nie wytrzymał. Moja największa zaleta – samodzielność. Mama cały czas umawia mnie do dentysty. Odszedłem, ponieważ nie mogłem się rozwijać. Okazało się, że nie można się masturbować w damskiej toalecie. Zależy mi na tej pracy. Dołączyłam nawet list motywacyjny. Potrzebuję kasy. A ty? Takiej sekretarki. Jestem również systematyczny. Co miesiąc zapominam zapłacić abonamentu i odcinają mi internet. Mamy w pracy Wi-Fi? Potrafię znaleźć kreatywne rozwiązanie problemu. Mam znajomego lekarza, który wystawia mi zwolnienia. Mam doświadczenie dziennikarskie. Regularnie publikuję na Snapie. Jestem bardzo ambitny. W ten weekend startuję w osiedlowym konkursie jedzenia hot dogów. Jestem faworytem. Prawo jazdy, kategoria B. Zdałam w Łomży. Za 7 razem. Chciałbym zdobyć więcej doświadczenia. Chciałbym wyprowadzić się od rodziców. Odnosiłem sukcesy w branży marketingowej. Robię 300 na słuchawce w dobry miesiąc. Dużo czasu poświęciłam na wolontariat. Po prostu mi nie płacili. Skończyłem studia ze świetnym wynikiem. W 8 lat. Zastanawiam się nad pracą u konkurencji. Wysłałem CV dosłownie wszędzie. Radzę sobie z wykonywaniem paru zadań jednocześnie. Lanie espresso i pienienie mleka jednocześnie. Wykazuje się dużą kulturą osobistą, ale z higieną trochę gorzej. Umiem pracować pod presją czasu, dlatego zaczynam na godzinę przed deadline'em. Teraz koncentruję się na karierze. Nikt nie chce ze mną być. Potrafię odnaleźć się w każdej sytuacji. Potrafię spać na siedząco. Za 5 lat chcę być solidnym fundamentem tej firmy. Za 5 lat chcę zająć twoje miejsce i twoją sekretarkę. Za 5 lat widzę się jako junior. No może senior account manager. Za 5 lat dziecko, a później płatny urlop. Za 5 lat chciałbym wspominać ten dzień jako początek mojej nowej drogi zawodowej. 5 lat? Spadek i wyjebane. Cześć, z tej strony Masny. Chciałbym was serdecznie zaprosić do sprawdzenia mojego nowego kanału To Już Jutro. Link jest tutaj i w opisie. Kliknijcie, skomentujcie, może subskrybujcie i do zobaczenia.